Wyjątkowo głośno było dziś na poligonie w Nowej Dębie. Wszystko za sprawą kilkunastu haubic samobieżnych Goździk, należących do artylerzystów z Jarosławia. Dziś żołnierze ćwiczyli strzały na odległość 6 km, ale działo może strzelać nawet do 15 km. I choć to sam wystrzał jest najbardziej widowiskowy, poprzedza go wiele przygotowań. Jest to rejon zamaskowany, niewidoczny dla przeciwnika. W rejonie tym wykonuje się m.in. przygotowanie balistyczne, meteorologiczne. W czasie manewrów sprawdzana jest nie tylko celność strzałów, ale także działanie systemu Topaz, który znajduje się na wyposażeniu haubic. On praktycznie zastępuje podczas pracy osoby funkcyjne, które kiedyś musiały liczyć wszystko praktycznie ręcznie. Obecnie systemy pozwalają to przeliczać w sposób zautomatyzowany. Na poligonie szkoli się ponad 230 jarosławskich artylerzystów. W manewrach biorą też udział żołnierze 16 Batalionu Saperów i 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich. W najbliższych tygodniach podobne szkolenie przejdzie ponad 3000 żołnierzy. Weryfikacją ich umiejętności będzie ćwiczenie Lampard 15, które odbędzie się na przełomie listopada i grudnia.